Zakończył się pierwszy etap budowy domu dla pani Sylwii Tubek oraz jej dwóch córek, Kamili i Julii. Nastolatki chorują na rdzeniowy zanik mięśni i poruszają się na wózkach inwalidzkich. Obecnie rodzina wynajmuje mały domek w Piątkowej, zupełnie nieprzystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na trudną sytuację życiową i rodzinną, pani Sylwii nie stać jest na budowę własnego, przystosowanego do potrzeb córek domu. Z pomocą przyszła Fundacja Renowo, która podjęła się budowy domu. Od lutego Fundacja Renowo postawiła praktycznie cały dom dla pani Sylwii, Julii i Kamili Tubek. Zaczęliśmy od ścian, zrobiliśmy dach, wstawiliśmy stolarkę okienną, zrobiliśmy hydraulikę, zrobiliśmy elektrykę, zrobiliśmy tynki. Teraz kolej na prace wykończeniowe, które jak wiadomo wymagają największych nakładów finansowych, stąd prośba o pomoc. Potrzebujemy drzwi wewnętrzne, potrzebujemy drzwi takie do garażu stalowe, ocieplane, które, które będą między domem a garażem. Będziemy potrzebować pewnie farby, będziemy potrzebować gniazdka do Montażu będziemy potrzebować umywalki, e, krany i całe wszystkie baterie, które, które są wymagane. E, także chcielibyśmy tutaj pomóc pani Sylwii w zorganizowaniu sprzętu AGD, e, no bo to są wiadomo, że też sprzęty, które są drogie. E, mamy tutaj już zapewnienie z, od jednej firmy Darczyńcy, e, który zrobi nam meble kuchenne. Na pewno potrzebujemy jeszcze do robót ziemnych dookoła e, jakiejś ekipy, która e, by nas wspomogła, Dom jest przepiękny i z całego serca dziękuję za okazaną pomoc, mówi pani Sylwia i jak dodaje, córki będą w końcu miały odpowiednie warunki do życia. Dom jest dostosowany zupełnie, wszystko jest na jednym poziomie: sypialnie, garaż, do wyjścia, wyjście, tarasy będą wszystko w jednym poziomie, więc na tych wózkach będą mogły się przemieszczać swobodnie. Będą miały niskoblaty. Szuflady, wszystko pod ich zasięgiem. Będziemy się starać zrobić w taki sposób, żeby z jak najwięcej rzeczy mogły samodzielnie korzystać. A 20 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się koncert charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na ukończenie budowy domu. Będzie to koncert zespołu Bleble. Ble oraz Izabeli Szafrańskiej, która jest finalistką Voice of Poland tutaj z okolic Nowego Sącza. Będziemy również robić licytacje obrazów pięknych, olejnych, bardzo ładnych, które dostaliśmy od, od Darczyńcy, tych obrazów będzie około 12 do poddanych licytacji. Także liczymy na Państwa tutaj tak. uczestnictwo w koncercie. Bilety można zakupić na stronie Moku. Można również w kasie biletowej Moku. Można kupić za pośrednictwem linka, który jest na naszym fanpage'u Fundacja Renowo. Do tej pory fundacja Renowo pomogła siedmiu rodzinom w remontach domów. Trzy domy zostały wybudowane od nowa. Kolejny powstaje dla pani Sylwii. Pomogliśmy na pewno siedmiu rodzinom w remontach i wybudowaliśmy wspólnie trzy domy od podstaw. Pierwszy to był w Krynicy w Bereście, drugi to był dla Kubusia Tuczyńskiego w Nawojowej. Trzeci dom mamy tutaj, budujemy dla pani Sylwii, gdzie jest na ukończeniu. A na pomoc czeka już rodzina z Januszowej.